To już trzeci w tym roku dzień otwarty w zespole szkół numer 4, czyli popularnej ostrowieckiej samochodówce. Wyszliśmy naprzeciw dużemu zainteresowaniu przede wszystkim gimnazjalistów i ich rodziców. Ten dzień otwarty dzisiaj to jest właśnie na ich prośbę. Ale ten dzień otwarty jest nieco inny, nietypowy, bo skierowany nie tylko do gimnazjalistów i absolwentów szkół zawodowych, ale do wszystkich, także dorosłych mieszkańców powiatu ostrowieckiego. A wszystko to w związku ze zmianami, jakie czekają szkołę od września tego roku. Placówka wytypowana została na Centrum Kształcenia Zawodowego dla terenu całego powiatu. Ośrodek ten powstanie na bazie warsztatów szkolnych, które na zwiedzających je gimnazjalistach zrobiły duże wrażenie. Szkoła, no jest imponująca dość, te wszystkie maszyny i w ogóle wszystko. Szkoła jaka taka, bardzo mi się podoba. Wszystko, każdy dobrze wszystko opowiada, przedstawiają to. Aż chce się tu przyjść. Wśród przybyłych na dzień otwarty uczennic znalazły się również takie, które zainteresowane są podjęciem nauki w samochodówce na dość nietypowych dla kobiet kierunkach. Zastanawiam się nad kierunkiem elektronika. No męski może trochę jest, ale trzeba spróbować, zobaczyć. Nad pojazdami samochodowymi też myślałam. Taki trochę męski kierunek. Znaczy taki trochę męski, ale też taka za bardzo dziewczęca nie jestem. Zespół szkół numer 4 od września czeka również na osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Sprawa jest prosta. Jeśli pracodawca zgłosi zapotrzebowanie na daną grupę zawodową, którą chciałby zatrudnić, zespół szkół numer 4 może bezpłatnie zorganizować kurs kwalifikacyjny, dzięki czemu przeszkolona grupa osób będzie miała szansę na pracę. Zdając sobie sprawę z trudności na nie tylko lokalnym, ale i krajowym rynku pracy, dyrekcja szkoły stara się tak urozmaicić ofertę dydaktyczną, by maksymalnie zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia. Staramy się, tak jak powiedziałem, wychodzić naprzeciw, rozwijać bazę dydaktyczną i proponować takie kierunki, po których młodzież z dużym prawdopodobieństwem może znaleźć pracę, bądź kontynuować naukę na wyższych szczeblach edukacyjnych, a więc po zawodówce w tej chwili w liceum dla dorosłych, bądź kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Ale to nie koniec zmian. Od września w placówce powstanie również liceum dla dorosłych, które umożliwi absolwentom trzecich klas zasadniczych szkół zawodowych zdanie matury. Poza tym słuchacze dzięki udziałowi w kursach kwalifikacyjnych szkołę będą mogli ukończyć z tytułem technika.